250 ofert zatrudnienia było dziś na targach pracy w Dębicy. W sumie od ponad 50 firm z różnych branż. Najwięcej pracowników szukała firma Hutchison Poland, która buduje fabrykę w podstrefie ekonomicznej w poddębickiej Zawadzie. Jednak w powiecie dębickim coraz więcej szukających zatrudnienia stawia wymagania i nie godzi się na najniższą pensję. Tu jest praca. W ślad za takimi ulotkami naprawdę szły konkretne propozycje. Na targach pracy Dębica 2017 złożyło je kilkadziesiąt firm z polskim i zagranicznym kapitałem. Szukamy przede wszystkim do pracy kierowców, tak? Mamy dużo oddziałów, więc tutaj jak najbardziej mile widziani również spedytorzy do obsługi również naszych kierowców. Są to stanowiska na przykład trener sprzedaży, magazynier, analityk sprzedaży, pracownik do spraw obsługi klienta, ale też marketingowcy, menadżerzy eksportu, także no jest w czym wybierać. Rynek dębicki różni się od innych, bo działa tu prężnie kilka dużych firm, a nowe lokują się w podstrefach ekonomicznych. Jeden z największych inwestorów, Hutchison, spod dębickiej Zawady, już teraz szuka ponad 200 osób na różne stanowiska. Zakład powstanie w lipcu tego roku. W tej chwili już prowadzimy rekrutację od tamtego roku. Już mamy zrekrutowanych dużo pracowników linii produkcyjnej oraz inżynierów, techników, kierowników. Niektórzy pracodawcy nastawieni byli na zdobycie lokalnej kadry. Wychodzimy z założenia, że rozwijając rynek tutaj nasz lokalny, inwestujemy tutaj właśnie u nas w Dębicy, u nas w naszym powiecie. Tak? Dlatego chcemy zatrudniać przede wszystkim pracowników stąd. Targi pracy w Dębicy organizowane są kolejny raz. Tyle, że przed laty Powiatowy Urząd Pracy chciał w ten sposób pomóc całej rzeszy bezrobotnych. Dziś stawia raczej na kontakty i konfrontacje między pracodawcami a poszukującymi pracy. Rynek pracy współczesny na tyle się zmienia, że już w tej chwili jest to rynek pracownika. Jest coraz trudniej pozyskać osoby do pracy, osoby wykwalifikowane. Musimy też powiedzieć, że przyszli pracownicy, kandydaci mają swoje wymagania. Przede wszystkim płacowe. W tłumie zainteresowanych były osoby, które chciałyby podjąć pracę od zaraz, ale też wytrwali łowcy ofert. To już trwa bardzo długo, ale nie poddaje się. Jak zawsze, także i teraz liczył się wiek, doświadczenie czy dyspozycyjność. Jest dużo ofert, ale pracodawcy mają dość duże wymagania. Najchętniej chcieliby ludzi z doświadczeniem, a po 25 roku życia. W samym powiecie dębickim zarejestrowanych jest prawie 5,5 tysiąca bezrobotnych. Wielu z nich mimo ofert nie podejmuje pracy. Jednym z powodów jest zatrudnienie za najniższą stawkę krajową. Mając taką perspektywę, co wiemy nieoficjalnie, bezrobotni często wolą szukać dorywczego zatrudnienia w szarej strefie.